No witam, witam, siemanko, jak tam po Lidze Mistrzów? A nie, idź pan w chuj. No niestety, słuchajcie, ale jeśli Atletico Madryt przegrywa z Bayernem Monachium aż 4-0... Nie, Boże, proszę, nie, nie! Tosty! To nie mogło być dobrze, ale zapominamy już o Lidze Mistrzów, słuchajcie, bo przed nami El Clasico, więc mecz, który elektryzuje. Dwie podrażnione drużyny, które przeżywają zdecydowanie kryzys, Real Madrid i oczywiście FC Barcelona. I za chwilę zajmujemy się tym spotkaniem, które mam nadzieję będzie zajebiste. Ale przedtem, słuchajcie, konkursik od razu na wstępie. Łapka w górę, subskrypcja kanału i wpisujcie w komentarzu dokładny wynik tego spotkania. FC Barcelona, Real Madrid i strzelca przynajmniej jednej bramki w komentarzu pod tym filmem. Ostatnio nikomu niestety nie udało się wygrać, no bo kto by przewidział taki wynik Bayernu z Atletico. Ale El Clasico elektryzuje zawsze. Moves inside Ronaldo! Easy for Messi, Messi full steam ahead. Brilliant, 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 Lionel Messi! Awesome. What a pass! Alguero comes to meet him, he goes past Alguero! He spoils it when they have a spat. The Spanish team fight amongst each other. Puyol, Ramos, Xavi, Pique. Even Mourinho getting it. That's a straight red hit. A five-goal humiliation. That's why. Away from Marcelo. The Catalan Kings lead in Madrid. Here's Messi. Away from two, three, four. Wonderful, wonderful, wonderful. How good is he? Best player in the world, bar none. Tak jak mówiłem, jest i on, wysłannik Realu Madryt, słuchajcie. Obiecywałem, że będzie, no to jest, żeby nie było, że tylko FC Barcelona. Kubuś, miło cię widzieć. Bardzo dziękuję. Co u ciebie? Jak to w życiu. Czyli ogólnie, no, tak? Mi dopada, wszystko boli, wiecie, jak jest w tym wieku. Słuchajcie, El Clasico rządzi się swoimi prawami. Już na wstępie wam powiedziałem, że Barcelona i Real Madryt to trochę takie podrażnione zwierzaki. Jedni mają problemy, ale mam wrażenie, że ci tutaj obok mają jeszcze większe problemy. Jak wygląda sytuacja w Realu Madryt? Bo wczoraj oglądaliśmy mecz, słuchajcie, z Shakhtarem Donieck. Wszyscy wiecie, co się działo po pierwszej połowie. W drugiej Real wyglądał już lepiej, naprawdę przycisnęli, chociaż Shakhtar miał swoje sytuacje. Czy ja wiem, czy przycisnęli, no piękna bramka Modricia, później wejście Viniciusa, no ale po bramce Viniciusa ja nie wiem, czy była jakaś stuprocentowa sytuacja dla Realu. Bardziej skłaniam się ku temu, że Shakhtar miał dwie czy trzy sytuacje, gdzie mógł strzelić bramkę. Real jest nieobliczalny. Wydaje mi się, że Real może wygrać ten mecz, może przegrać wysoko, także to jest loteria. Nie wiem, co powiedzieć. Za wiele to nam nie powiedziałeś. No nie, Real. Słyszałem już dzisiaj głosy, że w ogóle, że Zidane out, że nie panuje nad szatnią, że są jakieś konflikty. I oczywiście to są takie, wiecie, gadanie mediów. Nie wiadomo, jaka jest sytuacja w szatni. Jedno jest pewne, jeśli nie zagra Sergio Ramos, no to Real ma olbrzymie problemy w defensywie, bo nie oszukujmy się, ale pan Militao, no nie dojechał. No wczoraj mecz mu nie wyszedł ewidentnie. To nie jest zawodnik takim, jak gram pewnie obecnie w FIFA. No niestety nie. Real ma wielkie problemy kadrowe, nie ma Carvajala na prawą obronę, nie ma Odriozoli, czyli prawa obrona wypada. Nie wiemy, kto zagra tak naprawdę na tej prawej obronie, czy Nacho, czy może Mendy, tak jak wczoraj. Jeśli Ramos nie zagra, to będzie kompletny dramat w obronie. A co właśnie z Ramosem, nie wiadomo. No ma problemy z kolanem, mowa jest o tym, że zagra, no ale wiecie jak jest, no żeby się nie okazało, że wyjdzie i po 10 minutach będzie potrzebna zmiana. No są bardzo duże problemy, nie ma Hazarda. Nie ma tak naprawdę kto grać w tym Realu, że tak dobrze, powiem. Że jest Benzema, bo nie oszukujmy się, ale jego zmiennik Serb nie wygląda najlepiej. No też wygląda bardzo słabo. No wydaje mi się, że ten mecz będzie promowany meczem Fati kontra Vinicius. I Fati strzela bramki. Dwóch młodych gniewnych, tak? Tak, ktoś kto w przyszłości ma prawo decydować o tych meczach. Wydaje mi się, że to będzie taki boom marketingowy, że Vinicius kontra Fati. To będzie to, o czym będą trąbić media najbardziej. Fati strzela, Vinicius wchodzi, strzela. No, nie będą już promować Messiego, Benzemy, no bo ci zawodnicy już są wypromowani. Oni już swoje zagrali w tych klasykach. No, nie oszukujmy się, ale Leo Messi jest najlepszym strzelcem w historii w ogóle strzelców El Clasico. Leo Messi! Oh my goodness! Leo Messi does it again! He's superhuman! Another chapter in the incredible story of this little man. I rozmawialiśmy o tym, że mówiłeś już przechodząc do Leo Messiego na chwilkę, że w ostatnich ilu? 5 meczach. Leo Messi, 0 statystyk, tak? 0 asyst, 0 bramek, także to też o czymś świadczy, no właśnie. No i Messi prawdopodobnie będzie chciał się odkupić, ale wiemy, że Casemiro ma ten jakiś plan na Messiego zawsze i potrafi go przytrzymać.
No, problem w Barcelonie to na pewno Griezmann nadal. W Realu... Tam jest bardzo dużo problemów, ale jeśli chodzi o personalia, to Griezmann no nie dojeżdża. No wiecie, to będzie trochę inny mecz niż ten z Getafe Barcelony czy z Cadizem Realu, przez to, że obie drużyny nie będą aż tak bronić. Tam będzie więcej sytuacji bramkowych, przynajmniej mamy taką nadzieję, że to nie będzie bezbarwne 0-0, tak jak w tamtym sezonie na Camp Nou, tylko jednak to będzie lepszy mecz, który... Czyli bardziej otwarty? Tak, miejmy nadzieję, przez to, że obie drużyny nie są aż tak mocne w obronie w tym sezonie. No nie, to prawda. Ale obie drużyny też bardzo mało strzelają, co jest niepokojące, że Barcelona nie potrafi strzelić Getafe bramki, Real dwa mecze też nie potrafi strzelić bramek, także... Mało tego, ostatnie mecze El Clasico, o którym już mówiliśmy, ostatnie 5 meczy, tylko raz zdarzyła się sytuacja, że było, słuchajcie, powyżej 2,5 bramki. I to był Copa del Rey. Copa del Rey, czyli już trochę poluzowane na lejce. Nie wiem, czy wiecie, ale... Właśnie dzisiaj wyszła informacja, że znowu FC Barcelona chce obciąć pensję piłkarzom o 70% i to przed tak ważnym meczem jak El Clasico. Znowu jest bunt, słuchajcie, w Barcelonie. Wielu piłkarzy się z tym nie zgadza. Nie wiadomo, jak do tego podejdą. No stary, idziesz jutro do roboty, dzisiaj ci dzwonią, Kubuś, przychodzisz, ale za darmo. No to co robisz? No tak, ale do tego jest wotum nieufności wobec prezesa, także nie wiadomo, jak ten prezes długo będzie w Barcelonie. Jest 800 milionów długów plus kolejne chcą brać chyba 150. Także te pieniądze, te kasy w Barcelonie się także nie zgadzają. Także jeśli Real ma problem o formę, no to Barcelona ma problem i o formę, i o jakby te rzeczy organizacyjne, bo tam robi się dramat, no. W Realu na szczęście takiego problemu nie ma, oni przeczekali to okienko, prawdopodobnie uderzą w przyszłym okienku bardzo mocno, także w Barcelonie jest trochę więcej problemów, jeśli chodzi o organizację, no ale to co mówię, no prawa do ligi będą chcieli sprzedać w przyszłym sezonie dwa sezony, a jeśli Chińczycy włączą ligę angielską i zobaczą, że tam Aston Villa potrafi Liverpoolowi strzelić 7 bramek, no a wchodzą na ligę hiszpańską, El Clasico jest 0-0, no to mówią ludzie, no my nie takie pieniądze płacimy za to. Nie chcemy tego, nie chcemy tego oglądać, tak? No właśnie, ale jeśli już dążymy do typów, jakby do jakiegoś takiego naszego typowania, no wczoraj mówiliśmy jeszcze przed meczem, bo mieliśmy wczoraj nagrywać ten film, ale mówię, dobra, obejrzymy tą Ligę Mistrzów, chyba się kurwa nie spodziewaliśmy, że to będzie aż tak. I mówiliśmy remis i mało bramek. Dzisiaj? Jak to powiemy? Znaczy, ja mam nadzieję, że to przynajmniej nie będzie taki mecz zamknięty. No oglądałem ten mecz Barcelony z Getafe, oglądałem mecz Real z Cadiz. Naprawdę, to były ciężary. Tego się nie dało oglądać. Oni nie stwarzali sytuacji, to jest niepokojące. No, wiecie, niepokojące jest to, że przenosimy się z meczu Tottenham z West Hamem, gdzie jest 3-3, tak, emocje do końca, w ogóle wiesz. Lanzini strzela kosmiczną bramkę, a później włączamy Ligę Hiszpańską i kurczę, zastanawiasz się, czy co tu się dzieje, nie, tak? Nie lepiej włączyć jakiś mecz West Brom z Aston Villa w lidze angielskiej, no także to jest bardzo niepokojące. No, do czego możemy tu dążyć? No ja mam nadzieję, że to tak jak mówiłem, że te drużyny nie są aż tak mocne w obronie w tym sezonie, że tracą bramki, mniej strzelają, ale że jednak jeśli obie drużyny się otworzą i obie zaczną grać w piłkę, tych sytuacji bramkowych będzie znacznie więcej niż w takich meczach właśnie jak się drużyna cofa 11 i trzeba się męczyć, żeby minąć tą pierw atak, później linię pomocy i linię obrony. Miejmy to co, poniżej 3,5 bramki czy powyżej 3,5 bramki? No statystyki pokazują, że raczej to będzie underowy mecz. No obie drużyny nie są w formie. Myślę, że ten mecz Barcelony z Ligi Mistrzów trochę no ale oni grali z ogórkami no węgierskimi. Tak, no, trochę myli to pokazanie, jak jest mocna Barcelona. Myślę, tak, że ani Barcelona nie jest tak mocna, jak pokazała w tym meczu, ani nie jest tak słaba, jak pokazała z Getafe. Real jest słaby, ale myślę, że też w takim Real ma meczach... straszne problemy w defensywie, no. No ale w ataku też, tam nie ma kto strzelać tych bramek, no ale... Wiatr na skrzydłach. Vinicius już pokazał w klasykach, że potrafi zrobić ten wiatr na skrzydłach i tym 0-0 miał sytuację i później strzelił bramkę. Także te boki pomocy wydaje mi się, że mogły decydować. I Fati, który jest bardzo dynamiczny i świetny technicznie, i Vinicius. Zobaczymy, kto zagra na drugim boku i w Barcelonie, i w Realu. Tak naprawdę, wiecie, 2-3 lata temu potrafiliśmy wytypować jedenastki obu zespołów o 3 w nocy wstając tak naprawdę. A dzisiaj nie wiemy nic, nie znamy po 5 zawodników. Nie wiem, czy możemy wymienić, który wyjdą w pierwszym składzie, bo... No bo to wszystko się strasznie pozmieniało, to będą gierki taktyczne. No właśnie. Nie wiemy, jak Koeman nastawi, to jest jego pierwszy klasyk tak naprawdę. Czy Koeman kiedykolwiek mierzył się z Zidanem na boisku? No myślę, że na boisku się mierzyli, ale no to nie tego były nie moje wiemy czasy, no byliśmy jeszcze wtedy troszkę za młodzi, żeby tak pamiętać Koemana. Słuchajcie, podsumowując jakby tą naszą rozmowę i oczywiście Kupoli, no bo o to tutaj chodzi, słuchajcie, no ja typuję FC Barcelona lub remis i poniżej 3,5 bramki. I to jest mój typ na FC Barcelonę. Kubuś, teraz słucham ciebie, to jest twoje własne zdanie. Zobaczymy, komu nasi widzowie zaufają. Słucham ciebie, możesz wydawać co pewnie, co chcesz. Ja na przekór, po kursie takim. Ja na przekór, jako kibic Realu, zawsze jak idę na jakiś mecz, to stawiam przeciwko drużynie, której kibicuję, więc postawcie na Barcelonę. Jak Real wygra, to i tak będziemy szczęśliwi. Jak Barcelona wygra, to przynajmniej nie będzie takiego doła. Także grajcie na Barcelonę. Ja tak szczerze, jak miałbym typować, myślę, że ten mecz skończy
skończyć remisem, że będzie dwóch rannych, żadnego zabitego. No choć dopiero początek sezonu tak naprawdę, tu porażka w tym czyli klasyku. Remisik. Tak, myślę, że bardziej remis. Też ale, dobry kurs. Ale porażka w tym meczu tak naprawdę nikogo nie zabija, tak jakby się mogło wydawać, bo zazwyczaj te klasyki były tak, że już któraś drużyna miała wielką przewagę, teraz Real ma 3 punkty, ale Barcelona mecz zaległy. Także oba zespoły nie mają aż tak wiele do stracenia, jakby się mogło wydawać. Wiadomo, że prestiż, że ta marka i w ogóle Real jest w bardzo trudnej sytuacji po dwóch porażkach. Może troszkę mental wzrośnie, tak? No wiadomo, jedna drużyna może bardzo urosnąć po takim zwycięstwie, ale wydaje mi się, że klasyki w poprzednich latach były dużo bardziej napompowane. Podsumowując, kochani, dziękujemy ślicznie, dzięki Kubunia. Znamy remis typuje Kuba, ja typuję FC Barcelona lub remis i poniżej 3,5 bramki, ale pamiętajcie o konkursie, tak? Czyli wytypujcie dokładny wynik spotkania FC Barcelona, Real Madrid i strzelca przynajmniej jednej bramki w filmie, znaczy w komentarzu pod tym filmem. Zostawcie tą łapę w górę i subskrypcję kanału. Bardzo Wam dziękujemy, widzimy się w następnych filmach. Oby tym razem się poszczęściło, no bo Liga Mistrzów niestety nie poszła nam najlepiej. No ale skoro Atletico przegrywa 4-0 z Bayernem Monachium, no to nie mogło pójść dobrze. Ja Wam życzę przede wszystkim bramek, żeby ten mecz zapadł nam w jakiejś pamięci, bo pamiętamy to bezbarwne 0-0. Niestety to są złe wspomnienia. Trzymajcie się. Elo! No wyjdzie.